Dzisiaj do współpracy zaprosiłam kolegów, którzy na co dzień rozwijają swoją pasję. Kolega Robert Zagorowski jest instruktorem krav magi i chciałabym wam troszeczkę pokazać takie może podstawowe czynności, które czasami zminimalizują skutki, kiedy jesteśmy atakowani przez jakiegoś napastnika, ale również podpowie nam, co czasami jest ważniejsze od tego, żeby walczyć jak lwica czy jak lew o swoją torebkę. Więc gorąco zapraszam do aktywnego udziału wzięcia w tych zajęciach, a pan Robert oddaje głos. Witam serdecznie, profesor Robert Zagorowski. Czyli takie najbardziej zaskakujące ataki, których mogą Państwo doświadczyć na ulicy. Raczej to nie będzie kopanie czy bicie. W wypadku Państwa raczej zagrożenie stanowią wszelkiego rodzaju obchwyty, jakieś chwyty za szyję, wciągnięcie gdzieś do bramy, tego typu rzeczy. Na początek mniej więcej pokażemy, jak można się bronić, a później tak w luźnej rozmowie Państwo zasugerujecie na przykład, co byście chcieli, jaką obronę, jaki atak, może coś przeżyliście na ulicy, także spróbujemy znaleźć na to jakąś radę, tak? Poproszę Piotra. Brutalne odcięcie. Albo sparaliżuje. Tak.